Witam wszystkich serdecznie w kolejnym wywiadzie prowadzonym przez Amicitia Foundation. Dzisiaj będziemy rozmawiać o geopolitycznych skutkach i może nawet przyczynach pandemii. Naszym dzisiejszym gościem jest doktor habilitowany profesor SGH, jak również prorektor tej uczelni, Krzysztof Kozłowski. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry, panie Krzysztofie, dzień dobry państwu. Jako że jest pan ekspertem z zakresu geopolityki Chin, wykłada pan przedmioty związane z tą tematyką, jak również jest to znaczna część pańskiego dorobku naukowego, chciałbym właśnie dzisiaj w tym temacie poprowadzić naszą dyskusję, co myślę, że w dobie ostatnich, niedawnych, jak również jeszcze obecnych wydarzeń będzie z całą pewnością niesłychanie interesujące. Także na początku chciałbym zapytać o to, co wielu z nas mogło pytać siebie w niedawnym czasie, jak również co wydaje się być bardzo nurtującym pytaniem. Czy Chiny zaniżały dane dotyczące liczby zakażonych? Jeżeli tak, to jaki miałyby w tym cel? I od razu od kontra chciałbym zapytać, jaki skutek miałoby ewentualne zawyżanie danych dotyczące liczby zakażonych? Generalnie rzecz biorąc, w tej chwili wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście Chińczycy po pierwsze zareagowali, chińskie władze, bądźmy bardziej precyzyjni, chińskie władze zareagowały z dużym opóźnieniem na wydarzenia w Wuhan. Rzeczywiście wygląda na to, że pierwszą reakcją w tej prowincji było ukrywanie problemu. Było to o tyle niefortunne, że pierwsze przypadki zbiegły się w czasie z przededniem nowego chińskiego roku. Dla tych z Państwa, którzy może nie są tak zupełnie na bieżąco w rozwoju gospodarki chińskiej, Wuhan w tej chwili to jest rosnące w ważności centrum usługowe Chin. To jest zaplecze tak naprawdę produkcyjne. To jest, o ile pierwszy etap rozwoju Chin wiązał się z rozwojem wybrzeża, dynamicznym rozwojem handlowym wybrzeża, w tej chwili w wyniku nowej chińskiej normy, czyli spowolnienia chińskiej gospodarki i wysiłków władz centralnych do bardziej równomiernego rozwoju całego terytorium chińskiego, Chińskiej Republiki Ludowej, miejsca takie jak Wuhan zaczynają zyskiwać na znaczeniu. I możemy w pewnym uproszczeniu, w pewnej przenośni powiedzieć, że Wuhan było zapleczem produkcyjnym, skupiającym ogromną liczbę pracowników nie tylko z samego Wuhan, ale także z szeroko rozumianych okolic. Innymi słowy, pierwsze zakażenia w przededniu nowego chińskiego roku, który jest tradycyjnie w kulturze chińskiej spędzany rodzinnie i raczej w miejscu pochodzenia, oznaczało, że tak naprawdę epidemia miała bardzo silny, znaczy to się stało silnym kołem zamachowym dla rozprzestrzenia się epidemii po reszcie Chin. A jeżeli połączymy to także z faktem, że Wuhan było hubem skierowanym również na eksport, to stworzyło to mieszankę piorunującą. Naturalną, i to bez przesady, naturalną reakcją chińskich władz było, przy czym prowincjonalnych władz, tutaj też trzeba zwrócić uwagę, nie centralnych, a prowincjonalnych władz, było ukrywanie problemu. Wiemy to teraz ponad wszelką wątpliwość, przede wszystkim po tym, jak prześledzono pierwsze doniesienia odnośnie potencjalnych przypadków mutacji koronawirusa. Pamiętajmy, że to, co my nazywamy koronawirusem, jest kolejną mutacją tak naprawdę tego, czym był kiedyś SARS. Więc w momencie, kiedy pierwsi lekarze w Wuhan zaczęli donosić o nowych przypadkach, nowych jakościowo przypadkach, pierwszą reakcją władz prowincji było włączenie cenzury i wyciszenie w ogóle tych dyskusji. Więc najbardziej takim widowiskowym przykładem było, kiedy lekarz, który o tym donosił, sam na koronawirusa zmarł, no i tego już się nie dało wyciszyć. To plus rosnąca skala zakażeń spowodowało... W przypadkowych okolicznościach. Tak, zgadza się. I to wszystko razem spowodowało, że władze centralne zainteresowały się sprawą. No a w tym momencie władze prowincjonalne rozliczane z sukcesów, dlatego też zwykle starające się ukrywać porażki, no nie miały jak już ukrywać dalej problemów wewnętrznych.
No i to, co się działo potem, wszyscy już widzieliśmy, czyli absolutne zamrożenie, absolutna kwarantanna, absolutna blokada miasta. No niestety okazało się to już zbyt późno, ponieważ ci, którzy mogli z tego miasta wyjechać, już masowo wyjechali. Więc jeżeli chodzi o zaniżanie przypadków, zgadza się, na początku miało to miejsce przede wszystkim na poziomie prowincjonalnym. Potem, jeżeli chodzi o reakcje władz centralnych, w naturalny sposób oczywiście one łagodziły przekaz. Natomiast tutaj trzeba być troszeczkę bardziej zniuansowanym. Z jednej strony władze centralne opierały się na wiedzy z prowincji, z drugiej strony musiały jakoś w jakiś sposób zarządzać kryzysem. Z trzeciej strony to interwencja władz centralnych tak naprawdę spowodowała, że sprawą zajęto się na serio. Rozumiem. Czyli tutaj raczej no, możemy być pewni tego, że no, jak gdyby sprawa na początku była tuszowana i po prostu w momencie, w którym nie można było już jej zatrzymać, ona się rozlała i no, byliśmy świadkami tego, czego byliśmy świadkami na początku roku. To są uroki państwa centralnie kierowanego i podporządkowanego z bardzo specyficznej logice awansu wewnątrz partii. Panie Krzysztofie, niech pan nie zapomina, że sukces czy awans w państwie chińskim opiera się głównie na wywiązywaniu się z linii partyjnej. Nie chcę tutaj, brońcie Panie Boże, usprawiedliwiać, natomiast chciałbym zarysować logikę działania nomenklatury partyjnej. W momencie, kiedy mamy do czynienia w Chinach z problemem, który może narazić partię jako taką i władze prowincjonalne, czy w ogóle władze partyjne na jakiegoś rodzaju krytykę, pierwszą naturalną reakcją, wyuczoną już od dekad, jest ukrywanie problemu. I o ile to się w dużej mierze, powiem może prowokacyjnie, sprawdza, jeżeli chodzi o kwestie polityczne i społeczne, czyli takie, którymi można w miarę na bieżąco zarządzać, które można w odpowiedni sposób przedstawiać za pomocą bardzo rozwiniętej propagandy i kontroli informacji, no to tego typu metody w przypadkach bardziej obiektywnych kryzysów, tak jak chociażby kryzys epidemiologiczny, spalają na panewce, no bo nie da się zarządzać propagandowo czy informacyjnie szpitalami zapełnionymi po brzegi pacjentami, dla których nie ma efektywnego leczenia, ponieważ choroba jest nieznana i śmiertelna. Więc tutaj tak naprawdę dotknęliśmy granic chińskiej kontroli nad społeczeństwem, chińskiej kontroli, no może troszeczkę prowokacyjnie znowu, nad rzeczywistością. Myślę, że również nasi starsi widzowie mogą sobie to doskonale wyobrazić, ponieważ no nie tak dawno również byliśmy częścią bloku wschodniego, gdzie podobne mechanizmy miały zastosowanie i no gdzieś tam również jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, jak takie sytuacje mogą przebiegać, zwłaszcza kryzysowe. Ja tutaj tylko zwróciłbym na jedną rzecz uwagę. Polska była najweselszym barakiem w obozie socjalistycznym, więc to, co pamiętają nasi rodzice i dziadkowie, czy to, co pamiętają może niektórzy jeszcze z pokolenia, które się wychowywało w latach 90., ale coś tam jeszcze pamięta z lat 80., 70., to jest cień. To jest cień kontroli, którą obecnie posiada państwo chińskie nad swoimi obywatelami. Proszę nie zapominać, że to, co dla młodego pokolenia w Polsce czy w Europie, czyli social media chociażby, jest źródłem, wydawałoby się, jakiegoś rodzaju swobody wypowiedzi, w Chinach jest bardzo często narzędziem kontroli i to bardzo daleko posuniętej. O ile my sobie możemy żartować, że dzisiejszy wywiad często nie musi podejmować dużych wysiłków, wystarczy, że przejrzy czyjś Facebook i wszystkiego się o sobie dowie, no to jeżeli chodzi o władze chińskie, one tutaj dysponują jeszcze i przy powszechnej wiedzy obywateli o wiele bardziej zaawansowanymi algorytmami weryfikującymi przepływy informacji, cenzurującymi wypowiedzi na forach internetowych i tak dalej. To nie jest miś, to nie jest Bareja, to jest raczej Orwell. Czyli reasumując, możemy tutaj no, z dużą dozą pewności stwierdzić, że no, wybuch pandemii był jak gdyby no,
no, niekontrolowanym zdarzeniem no, niezależnych jakichś wypadkowych, które po prostu uciekły spod kontroli. Tak? Tutaj raczej pan by odbiegał od jakichś teorii spiskowych mówiących, że to wirus gdzieś tam specjalnie zaprojektowany, bomba demograficzna i tak dalej. Jestem daleki od takich interpretacji. Patrząc na kolejne mutacje SARS od początku XXI wieku, ja bym raczej upatrywał w tym naturalnej ewolucji wirusa i specyfiki reakcji państwa bardzo silnie autorytarnego. A że jesteśmy, co by o tym nie mówić, jesteśmy globalną wioską, no to jest to jeden z pierwszych przykładów, który pokazuje granice naszego wzrostu. Właśnie. I tutaj chciałbym płynnie przejść do takiego głównego wątku, który chciałem dzisiaj z panem poruszyć. Może zacząłbym od takiej ukrytej tezy wyrażonej łacińską sentencją, to znaczy zawinił ten, kto najbardziej skorzystał, i tutaj na razie postawię trzy kropki. Natomiast chciałbym zadać panu pytanie, w jaki sposób pandemia i wydarzenia z nią związane wpłynęły na uwarunkowania geopolityczne na Dalekim Wschodzie? Byliśmy świadkami, część może naszych widzów jest nieświadoma, natomiast rewizji granic w Azji dookoła Chin. Chiny zajęły w pierwszych dniach pandemii wyspy na Morzu Południowochińskim. Bardzo ciekawa jest sprawa Hongkongu, jak również granicy chińsko-indyjskiej. Co w tym wypadku? Czego jesteśmy świadkami i co dzieje się na naszych oczach? Na naszych oczach dzieje się równolegle kilka procesów. Ma miejsce kilka procesów. Jeżeli chodzi o pierwsza, wydaje mi się najbardziej dalekosiężna, najbardziej długofalowa konsekwencja koronawirusa, to będzie przede wszystkim dywersyfikacja źródeł importu z Azji. W tej chwili ogromna liczba państw zdała sobie sprawę, do jakiego stopnia jest fizycznie uzależniona od eksportu z Chin. I jakie stanowi to współcześnie zagrożenia także dla bezpieczeństwa w rozumieniu strategicznym. Proszę nie zapominać, że kryzys koronawirusa to jest kryzys zarówno po stronie popytu, jak i podaży. To nie jest abstrakcyjny dla większości obywateli kryzys finansowy, który niezrozumiały dla większości społeczeństw potem przekłada się na ich sytuację finansową osobistą. To jest kryzys, który powoduje, że gospodarka po prostu staje w miejscu. I w takiej sytuacji widać, no brzydko mówiąc, dochodzimy do sytuacji, w której ktoś w końcu musi powiedzieć, król jest nagi, jesteśmy zależni od Azji i od tego nie da się uciec, natomiast z tym być może w przyszłości da się coś zrobić. Więc pierwsza kwestia polega na tym, że cały świat zauważył, jak bardzo jest uzależniony od Chin, jak bardzo Chiny są, znaczy nie jak bardzo są nieprzewidywalne, ale jak potrafią zaskoczyć, może w ten sposób. I takie ryzyko stało się przedmiotem dyskusji nie tylko gospodarczej, ale także politycznej. Równolegle do tego rzeczywiście mamy do czynienia z kwestią Hongkongu, równolegle do tego mamy do czynienia z roszczeniami chińskimi na Morzu Południowochińskim, równolegle do tego mamy do czynienia ze starym już sporem między Indiami a Chińską Republiką Ludową. Dlaczego mówię równolegle? One nie są bezpośrednio powiązane z koronawirusem, przynajmniej moim zdaniem. Natomiast tlą się niezależnie od tego już od wielu lat. Proszę pamiętać, że chociażby indyjski program nuklearny został stworzony z myślą o zrównoważeniu ewentualnej przewagi chińskiej. Indyjskie władze mówiły to od początku, że potrzebują broni nuklearnej ze względu na Pekin. Jeżeli chodzi o Hongkong, no to ta tendencja jest widoczna już od początku kadencji Xi Jinpinga, a tak naprawdę pewne zakusy były już też poczyniane wcześniej. Jeżeli chodzi o Morze Południowochińskie, no to gdyby nie zwrot prezydenta Duterte i bardziej pokojowe nastawienie wobec Chin, też eskalacja prawdopodobnie w tym regionie postępowałaby znacznie szybciej. To, co spowodował koronawirus, to, że raptem wszystko stanęło w miejscu i raptem to jest troszeczkę tak jak z zahamowaniem przednim hamulcem na rowerze. Rower staje, a pasażer leci do przodu na łeb na szyję. Troszeczkę to samo się stało z kwestią uzależnienia, z kwestią wzajemnych powiązań geopolitycznych, które spowodowały, że cały miraż, cała zasłona marketingowa
po prostu została zerwana jakby podmuchem wiatru. Czy z drugiej strony nie jest tak, że to dzieje się troszeczkę jak gdyby za kurtyną pandemii i koronawirusa, ponieważ ja odnoszę wrażenie, przynajmniej w mediach polskich, że te fakty gdzieś tam bocznymi torami ewentualne są przekazywane opinii publicznej, natomiast są to wydarzenia dosyć istotne, na pewno z punktu widzenia tamtego regionu, prawda? A tutaj... Generalnie rzecz biorąc, o polskich mediach to ja wolę nie dyskutować, ponieważ ich jakość, jeżeli chodzi o przekaz, pod wieloma względami pozostawia dużo do życzenia. To jest jedno. Drugie, że w Polsce nie zauważono, że polityka międzynarodowa uległa drastycznej przebudowie i centrum światowe przeniosło się już dawno z Atlantyku nad Pacyfik, to jest druga kwestia. Tak. I to, że w Polsce nie mamy na ten temat doniesień, raczej koncentrujemy się na koronawirusie, a nie na wydarzeniach w samej Azji, no to najlepszym dowodem tego jest właśnie chociażby pańskie pytanie, czy te równoległe procesy, które tak naprawdę mają miejsce już co najmniej każdy z nich od kilkunastu lat, jeżeli nie dłużej, i raptem my je dopiero teraz zauważamy, no to samo to świadczy o czymś, że coś w naszej części Europy jest przegapione. Natomiast tutaj też nie przesadzałbym z krytycyzmem. Jednak Polska, jeżeli chodzi o Azję, jest polski performance, polska efektywność, jeżeli chodzi o Azję, jest raczej funkcją efektywności niemieckiej. Nasze główne interesy są w Europie, nasi główni kontrahenci są w Unii Europejskiej i to raczej z perspektywy relacji Europy z tamtą częścią świata możemy patrzeć na te przemiany niż z innej perspektywy. Ani polski rząd, ani polscy przedsiębiorcy niestety nie są na tyle silni, ani na tyle zdecydowani, żeby prowadzić samodzielną jakiegoś rodzaju politykę gospodarczą, mniejszym czy większym rozmachem na Dalekim Wschodzie. Oczywiście tutaj uważniejsi słuchacze mogą zaraz podnieść kwestię nowego jedwabnego szlaku połączenia Chengdu do Łodzi. No tylko, że geopolitycznie znowu ciężko sobie wyobrazić jakiekolwiek tego typu połączenie nie przez Polskę, a jeżeli chodzi o skalę przedsięwzięcia czy propagandowe rozdmuchanie sprawy, a jej efektywne, faktyczne przełożenie na wymianę gospodarczą, to też to pokazuje, że troszeczkę Polska nie jest graczem pierwszoligowym i na razie nie ma do tego nawet potencjału. Chyba, że powstanie centralny port komunikacyjny i zaczniemy rozdawać inne karty. No to pytanie, czy jesteśmy w stanie konkurować z alternatywą z Niemiec, to po pierwsze. Po drugie, czy jesteśmy tym tak naprawdę na dłuższą metę zainteresowani i czy jesteśmy w stanie stworzyć konsekwentną politykę w tym zakresie, wykraczającą poza kadencję jednego rządu i ponadpartyjną nieco, bo to wymaga tego typu konsekwencji. No po trzecie, tutaj nie ma co ukrywać, tego typu działania wymagają skoordynowania z sąsiadami, a na razie my z tymi sąsiadami bardziej mamy tendencję do kłócenia się niż co warte, biorąc pod uwagę jeszcze dodatkowo fakt, że polscy przedsiębiorcy mają dla polskiego przedsiębiorcy średniego albo większego, ale średniego plus, wystarczającym wyzwaniem jest przetrwanie na rynku polskim, rynku europejskim, a co dopiero podejmowanie ryzyka wychodzenia na Daleki Wschód. To prawda, dlatego w tym momencie nie apeluję, natomiast jesteśmy w przededniu ważnych decyzji politycznych u nas wewnętrznie, dlatego warto się na pewno nad tymi aspektami dwa razy zastanowić. Poruszył Pan bardzo ważny temat zmian radykalnych na arenie międzynarodowej i na pewno nasi widzowie są zainteresowani, gdyż interesują się już szeroko rozumianą polityką i no nie jest tajemnicą, a raczej jest tajemnicą Poliszynela, że hegemonia Stanów Zjednoczonych w świecie no sukcesywnie od kilkunastu lat słabnie. Tak jak pan powiedział, środek ciężkości światowej polityki przeniósł się z Atlantyku na Pacyfik. I jeszcze nawiązując do pandemii, jak ona sama i jej skutki mogą wpłynąć na przyspieszenie tych procesów? To znaczy, pytam tutaj wprost o rywalizację między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową i jakie może mieć to skutki zarówno dla Polski, a raczej zarówno dla świata, jak i dla Polski, no, z tego względu, że obecnie gdzieś tam no, ta nasza współpraca ze Stanami Zjednoczonymi wiedzie prym w naszej polityce zagranicznej obecnie.
No to bardzo dużo będzie zależało od wyborów prezydenckich Stanów Zjednoczonych. Przy czym znowu troszeczkę prowokacyjnie, ja nie jestem aż, nie byłbym aż tak krytyczny na przykład pod adresem obecnej administracji amerykańskiej. Ona jest nieprzewidywalna, ona jest agresywna i brutalna wobec własnych obywateli. Ona wygląda na to, że przyspieszyła parę negatywnych dla Stanów Zjednoczonych procesów w polityce międzynarodowej. Przede wszystkim mówię tutaj o zdekonstruowaniu zaufania do Waszyngtonu. No bo jeżeli Waszyngton raz był w stanie zachować się w tak nieprzewidywalny sposób, jak się zachował wiele razy za Donalda Trumpa, to dlaczego ma się tak nie zachować w przyszłości? Natomiast jednocześnie koronawirus i okoliczności obecnego wzrostu chińskiego wcale nie napawają podmiotów w Azji do zamiany jednego hegemona na drugiego. Chociażby widać to chociażby w pewnej osi porozumienia, wspólnym języku między Indiami a Australią obecnie. Chociażby widać to w coraz większym zacieśnianiu się, na razie jeszcze oczywiście w skali azjatyckiej, czyli nigdzie w żadnym wypadku nie mówimy o integracji na skalę europejską, ale zacieśnianiu współpracy czy jakiegoś myślenia o współpracy w Azji Południowo-Wschodniej. I uwaga, myślenia o tym w kategoriach bez Stanów Zjednoczonych, bez Unii Europejskiej. Szansą na odgrywanie tutaj większej roli przez Stany Zjednoczone było oczywiście partnerstwo transpacyficzne. No tutaj Donald Trump zniszczył fundamenty zaufania w tym zakresie. Nie wydaje się, żebyśmy mogli w przyszłości wrócić do takiego tematu narzucenia pewnego standardu pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych państwom Azji z pominięciem Chin. Natomiast jednocześnie państwa azjatyckie zdają sobie sprawę, że zamiana dominacji Waszyngtonu, która wcale nie zawsze była dla nich pozytywna, też dodajmy, to konsensus waszyngtoński wcale nie oznaczał prosperity dla wszystkich państw azjatyckich. Zapomnijmy o takiej rzeczywistości. Natomiast zamiana po prostu Waszyngtonu na jeszcze bardziej apodyktyczny, oględnie mówiąc, Pekin, którego ambicje rosną i który nie bez przyczyny patrzy na państwo chińskie jako na państwo środka, nie jest też po myśli graczy azjatyckich. Z mojej perspektywy, z tym, z czym będziemy mieli do czynienia, to system policentryczny, w którym prawdopodobnie będzie kilku bardzo poważnych graczy, ale którzy będą już musieli myśleć bardziej w kategoriach koalicji z średniej wielkości z państwami o średnim potencjale, ale regionalnie mającymi znaczenie. I w tym kontekście rzeczywiście możemy, myślę, za jakieś 30-40 lat myśleć o zmierzchu hegemonii w naszym znaczeniu, w naszym rozumieniu, czyli jednego hegemona, który dominuje nad, narzuca jakiegoś rodzaju system współpracy i jednocześnie odpowiedzialny za ten system, na rzecz bardziej policentrycznego układu równowagi, który paradoksalnie w dłuższej perspektywie może się okazać o wiele bardziej stabilny, bo będzie bardziej niezależny od wyborów tylko w jednym państwie, niezależny od tego, czy one się odbywają przez w drodze chińskiej, nominacji chińskiej partii komunistycznej, czy przy użyciu jakiegoś rodzaju zaawansowanych środków marketingowych w Stanach Zjednoczonych, promocji w Stanach Zjednoczonych. A być może paradoksalnie taka dekoncentracja, brak jednego centrum decyzyjnego i przeniesienie odpowiedzialności na wiele takich centrów z naciskiem na siły regionalne może zadziałać dla Azji o wiele bardziej stabilizująco w dłuższej perspektywie czasowej. No ale co do tego, to jeszcze musimy się przekonać, jak wyjdziemy obronną ręką z drugiej fali zakażeń. Właśnie. I tutaj jeszcze tak na koniec apokaliptycznie chciałbym zapytać, ponieważ odpowiedź, której pan udzielił, jest raczej napawająca optymizmem i implikuje, bym powiedział, raczej takie naturalne, procesowe przechodzenie z jednej fazy do drugiej. A na pewno część z nas zadaje sobie pytanie, jak to możemy dedukować z lekcji historii, czy nie ma tutaj ryzyka potencjalnego konfliktu między jednym hegemonem, drugim, który aspiruje do tego miana, i czy nie przerodzi się to w jakąś taką zbrojną eskalację? Czy to już nie te czasy? No pytanie o pułapkę Tukidydesa, jednymi słowy. Ja
Znaczy inaczej, mam duży szacunek dla historii, ale historia się nie powtarza, tylko historycy czasami mają czkawkę, jak oni opowiadają. Z mojej perspektywy, we współczesnym świecie nie wydaje się racjonalnym, nie wydaje się możliwym, ale podkreślam, nie wydaje się, nie wykluczamy czarnego łabędzia. Otwarty konflikt między Pekinem a Waszyngtonem. I trzeba przede wszystkim zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. My jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Chin, zgadza się. Natomiast Chiny są jeszcze przed etapem uzyskania pełnej sprawczości w swoim bezpośrednim otoczeniu. O wielkości w tych tradycyjnych geopolitycznych teoriach, o wielkości Stanów Zjednoczonych możemy mówić od momentu, kiedy tak naprawdę Stany Zjednoczone uzyskały pełną hegemonię w obszarze swojej bezpośredniej zagranicy. Czyli kiedy, mówiąc brutalnie, zdominowały Amerykę Środkową, przede wszystkim Zatokę Meksykańską i Morze Karaibskie i nie istniało dla nich zagrożenie bezpośrednio w ich własnym ogródku. Tak. No jeżeli patrzymy w tej chwili na otoczenie chińskie, to szczerze mówiąc ciężko znaleźć jednego sąsiada, z którym Chiny w ten czy w inny sposób nie byłyby skonfliktowane, z którym w ten czy w inny sposób Chiny nie miałyby na przestrzeni ostatnich kilkunastu albo kilkudziesięciu lat jakiegoś rodzaju sporu terytorialnego, z którym zupełnie płynnie i swobodnie zawsze znajdowałyby wspólny język. Więc do tego jeszcze daleko i to jest mimo wszystko nadal nie w smak samym Chinom. Więc tutaj bym się tego jeszcze nie spodziewał i biorąc jeszcze dodatkowo pod uwagę, że samo otoczenie chińskie wcale Chinom nie jest aż tak bardzo przychylne, jak nam się wydaje. Bezpośredni sąsiedzi Chin myślą o nich o wiele bardziej w realistycznych kategoriach potencjalnego dominującego partnera, na co sobie nie chcą pozwolić, nawet takie państwa jak Wietnam. Myślę, że do takiej opcji jeszcze daleko. Każdy mądry człowiek powie, nie możemy tego wykluczać. Natomiast czas teraźniejszy różni się tym od czasu przeszłego, że opiera się na pewnym rozwoju, na pewnych zmianach. Jednak jesteśmy świadomi pewnych przemian. Na pewno władze chińskie są ich świadome, bo one często patrzą w przeszłość. Mówi pan optymistycznie. Dla mnie to jest bardziej realistyczne. Dla mnie to wolę zdecydowanie podejście procesowe do analizy stosunków międzynarodowych. I tak jak widać było już na początku XXI wieku, że Stanom Zjednoczonym zależało na budowie koalicji z potencjalnymi przyszłymi konkurentami Chin, no to pewne ruchy Donalda Trumpa oczywiście zburzyły rolę albo podważyły rolę w tym procesie ze strony samych Stanów Zjednoczonych. Natomiast ta tendencja, którą jeszcze można było widzieć albo którą mogło wykorzystywać Partnerstwo Transpacyficzne, czyli koalicyjnego myślenia sąsiadów Chin w kontekście potencjalnego równoważenia wpływów Pekinu, cały czas jest obecna. Także ja bym raczej patrzył w tym kierunku, aniżeli w kierunku bezpośredniej konfrontacji podporządkowanej z jednej strony kampanii chińskiej kampanii sukcesu, która jest w tej chwili Chinom bardzo potrzebna, czy amerykańskiej kampanii prezydenckiej, której jeszcze myślę niejedno usłyszymy. I tutaj postawimy kropkę. Myślę, że jak najbardziej optymistyczne mimo wszystko zakończenie. No i pozostaje mi powiedzieć, jak bawiał klasyk, że rząd Jej Królewskiej Mości z uwagą będzie śledził bieg wydarzeń. Panie rektorze, ślicznie dziękuję za owocną rozmowę. Bardzo dziękuję. W takim razie dużo życzę zdrowia mimo wszystko jeszcze, a raczej jak zawsze, i serdecznie pozdrawiam. Do widzenia. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.